Zaczęło się na początku lat 80. Przyjechałem tu w Bieszczady z Katowic i tak sobie siedzę już do dziś, czyli do 21 roku, 2000. Wypał zacząłem na Mikowie, to jest nadleśnictwo Komańcza, a później już od Jasła aż po Przemyśl pracowałem przez te blisko 40 lat. No, zajmowałem się tylko przy tym wypalaniu cały czas. Taki piec się zakłada, prawda, drewnem. Teraz już się nie miesza drzewa, żeby tam było jakieś, tylko trzeba się palić z buka, to z buka odpowiednio ułożyć, rozpalić to odpowiednio, później jak już się dopali, pouszczelniać. No i w kółko to samo jest, tak jak w każdym zawodzie. Przypuśćmy, że na tonę trzeba 10 metrów drewna, no to taki piec jak się załaduje, wybierze go, ma być tona drewna. 4 dni na jeden piec trzeba liczyć, na jeden cykl 4 dni, bo to trzeba 30 godzin palić, prawda, później musi 2 doby stygnąć. Czyli aby miał taki, co czwarty dzień można robić piec. O, nic tutaj nie unowocześnimy już, chyba że jakieś inne piece, bo już są inne piece ekologiczne, może coś, ale ja już w te piece nie będę wchodził, zostaję na retortach. Bo jeszcze zaczynałem, to były kopce kiedyś, w kopcach się paliło, no ale to już jest naprawdę przeszłość. Teraz to są te i jeszcze tam ze 3-4 wypały. Po prostu to tak ktoś robi już, jak robił, to robi, żeby z rynku nie zejść, prawda? Gdzieś ma jakieś umowy tam za granicą, to już musi. No i euro jest trochę droższe, to może za granicę się opłaca. A tak na kraj to nie ma żadnego sensu. Może jest teraz mniejszy zysk na cenowo, nie jest to satysfakcjonujące. No i ja wiem, już może nie tak atrakcyjne i nikt nie chce w tym robić. Każdy patrzy, robota czysta, w domu żeby był. Nie ma za bardzo chętnych, już nie, to już się skończyły te czasy. Nie ma już, koniec, nic nie zrobimy. A tu jednak trzeba siedzieć cały czas prawie, tak, tak jak na bacówce górole, tak my tu siedzimy. Ja tu mam coś tu w garle też, pewnie z tego kurzu, może z papierosu więcej. Ale to przechodzi, no i z wody mineralnej, gazowaną wodę się pije. Gorąco jest, to tych gardło tam gdzieś coś odczuwa. Ja nawet jak jestem ubrudzony, bardzo dobrze się czuję. Ja już o drugiej w nocy wstaję i otwieram piec i się brudzę, żeby tylko brudnym być. Człowiek chce, to pracuje, prawda, żeby zarobić na jedzenie, to trzeba robić. Nie ma stróża, który stoi nad tobą, nie ma godziny pracy, że na 7 czy na 8 i tam do tej czy od tej pracujesz kimś. No kiedy cię chce, to pracujesz, jak nie, to nie musisz. O. Taka wolność jest, spokojne takie życie jest, bezstresowe, o, i żeby tak dalej było. Jestem zadowolony, jakbym jeszcze raz się urodził, przychodzę na wypał. Nawet wcześniej, już po podstawówce. Już po podstawówce jestem na wypale. To się człowiek przyzwyczaja po latach już. To mnie głównie cieszy jeszcze sam za siebie człowiek odpowiada, jakoś to jest dobrze. Tak.